Uwaga! Ten film został stworzony wyłącznie w demonstracyjnych i ogólnokształcących celach. Nie należy powtarzać doświadczenia pokazane w tym filmiku. Siemanko, ja jestem Dawid Fanka. W dzisiejszym odcinku zrobimy z Tobą najbardziej niezwykły wybuch ognia. A otrzymamy go z mąki. Tak, tak, nie przesłyszałeś się. Polega to na tym, że pył w kontakcie z tlenem, który jest w powietrzu, jest łatwopalny. W roli pyłu może być również mąka. Dlatego na fabrykach mąki jest surowy zakaz palenia oraz ognia, a nawet lampy zrobione są w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie spowodowały iskry. Jak już powiedziałem, można zrobić nasz wybuch za pomocą mąki. To jak bardzo jest łatwopalna, można zaobserwować rzucając jej odrobiną do ognia. Lepiej jednak pali się dekstryna, która jest przeróbką mąki. Dekstryna jest brązowa, bardziej przypominająca piasek, a wykorzystują ją przeważnie w jedzeniu, jako dodatek E1400. Wykonuje ona funkcję takiego biokleju w jedzeniu. Dekstrynę można bardzo łatwo zrobić w domu, z mąki ziemniaczanej. Dlatego wykładamy papier na tacę piekarniczą i wsypujemy mąkę. Wkładamy całość do piekarnika starej i wypiekamy przez około 2 godziny w 200 stopniach. Całość trzeba mieszać co 15 minut, aby ona się nie roztopiła. Po 2 godzinach otrzymamy brązowy proszek, czyli dekstrynę. Jeżeli porównamy jej kolor z mąką ziemniaczaną, to różnica będzie od razu zauważalna. Zrobiłem aż 4 kg do eksperymentu. Wsypuję dekstrynę do opakowania i umieszczam petardę. Nie chcę ryzykować mieszkania, więc całość podpalę na dworze. Dodatkowo umieściłem obok opakowania samodzielne pochodnie, na wypadek gdyby petarda dała niewystarczającą iskrę. Podpalam pochodnie, a następnie podpalam petardę i uciekam. Wow, takiego efektu nawet nie oczekiwałem, naprawdę robi wrażenie. A teraz możecie zobaczyć, jakby wyglądał wybuch nieprzerobionej mąki ziemniaczanej. A na koniec powtórzymy eksperyment z dekstryną, tylko w jeszcze większej ilości. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Jeśli chciałbyś zobaczyć wybuch 50 kg mąki, daj mi koniecznie znać w komentarzu lub też na moim Instagramie albo Facebooku, gdzie też zamieszczam różne ciekawe treści. Jeśli Ci się spodobał ten filmik, daj mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę pod filmikiem. I oczywiście, aby nie przegapić kolejnych materiałów, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Trzymaj się. Na razie.